główna nagroda w konkursie kulinarnym na letni deser kociewski na 16. festynie kociewskim w Zblewie dla Koła Gospodyń Wiejskich Karolewo. Gratulacje, co to za deser, co za pyszny deser pobudził podniebienia jury. No nie wiem, wie pan, bo my jako kociewianki, jako żony i mamy naszych rodzin, po prostu staramy pieścić się podniebienia naszych domowników i wie pan, i to wszystko tak z tego wychodzi. Chcąc dogodzić, trzeba zawsze jednak coś wymyślić, to te kubki smakowe tych naszych mężów tak zrobić, żeby po prostu był każdy zadowolony. Po prostu nie tylko zawsze te stare receptury, ale staramy się udoskonalić, coś wymyślić z tego, co mamy w zasięgu ręki. Wydawałoby się, że już wszystko zostało wymyślone i pokazane. Konkurs z roku na rok ma coraz większy, wyższy poziom. Proszę powiedzieć, w tym roku co to jest za deser, który wygrał? No, nasz deser w tym roku, ubiegłoroczny, żeśmy również wygrały. Mieliśmy lody własnej domowej roboty z produktów, które żeśmy uzyskujemy w domu. To była śmietana i białka jaja kurzego. No i owoce, które się dodaje w zależności od wyobraźni danej gospodyni. A w tym roku po prostu mamy deser letni na zasadzie podobny. Bo jest śmietana, są wiśnie kandyzowane, które są zasypywane cukrem, gdzie się wytrąca taki przepiękny soczek i później się go gotuje, gęstnieje. I tutaj dodaliśmy to na dół z wisionkami wypestkowanymi. Później jest śmietana, wita delikatnie i podciągnięta również troszeczkę żelatyną, bo wiadomo, są warunki pogodowe, jakie są. A na wierzch zrobiliśmy po prostu taki sosik, taki dip na zasadzie twarożku ze swojskiego mleka. Dodane do tego było jeszcze troszeczkę masełka, wszystko zmiksowane i wtedy dodaliśmy miętę, którą żeśmy zamoczyli i powstał taki przepyszny smaczek, taki orzeźwiający mięty. Nie jest to zbyt ostry smak mięty, ale jednak jest wyczuwalny. No a na wierzchu, żeby było weselej, mamy tą dekorację z mięty, którą mamy w ogródku i wisienki, które w tym roku już zaowocowały, które były zasypane cukrem, wyglądają jak ze szronem. No przepis bardzo, powiedziałbym, skomplikowany z tego, co słyszę. Ale proszę powiedzieć, kto wymyślił? Kto miał wpływ na powstanie tego deseru? Po prostu wymyślałyśmy jako koleżanki, spotykaliśmy się w takiej naszej świetlicy wiejskiej i po prostu próbowałyśmy. Próbowałyśmy ze śmietaną i jabłkami, sokiem z jabłek, z papierówek tegorocznych, tylko że zbyt kwaśne są te papierówki jeszcze i w wyniku dodania tej papierówki ugotowanej ze syropem, tak na takie piórko, jak to się mówi. Wie pan co, śmietana nam się zaczynała ścinać w taki sposób, że wytrącało się i zrobiło ze śmietany się masło. Więc trzeba było wziąć z innej beczki i po prostu żeśmy zrobili z wisienkami, gdzie jest troszeczkę jednak mniej tego kwasu chyba. I udało się. Gratuluję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, zapraszam do degustacji.